Witajcie, Metallica, For Whom the Bell Tolls, Best Riffs Ever, intro. To jest jeden z takich standardowych szlagierów, od których każdy zaczyna, zdecydowanie, to muszę przyznać, każdy chyba zaczyna granie. To jest bardzo ważne w tym motywie to, że tu mamy grę czasu i grania, gry i ciszy. Dobra, uwaga, jak to leci? Struktura tego jest dość prosta, bo mamy właściwie tylko dwa power chordy na najgrubszych strunach 2-4-4 i na najgrubszych strunach 0-2-2. Ja akurat gram tak, że 2-4-4 po prostu pierwszy, drugi, trzeci palec, a 0-2-2 gram jednym palcem. Tylko właśnie istotne jest to, żeby przycisnąć tym pierwszym palcem, ale dwa struny, bo to jest 0-2-2, dwie struny przyciskamy, pozostałe struny musimy dotknąć tak, żeby ich nie wzbudzać, czyli ich nie słychać. Tylko bardzo ważne tutaj jeszcze jest tłumienie prawą ręką, bo mamy tak, że mamy tydy i muszą być te dwa dźwięki bardzo krótko. Cztery w sumie, prawda? Raz, dwa, raz, dwa. I tutaj jest na to sposób bardzo, znaczy ja wiem, czy bardzo prosty. Prosty. Jedna rzecz tłumienie prawą ręką. Druga rzecz, po każdym uderzeniu, tydy, czyli po każdych, po tych czterech dźwiękach, podnoszę te palce delikatnie. No ich nie widać nawet na filmie, więc właśnie to jest taki ukryty taki kruczek, że po prostu te palce podnosimy tylko w obrębie struny, tak żeby je poluzować. Bo patrzcie, uderzam dźwięk 2-4-4, podniosłem je tylko. Tylko tak. Musi być to dwoma rękami tłumione, bo jak tłumiłem tylko tą, to słuchajcie, było tam jeszcze jakieś brzęczenie, nie? Bo te palce wytłumiają jeszcze tą strunę, która tutaj drga, a jeżeli przyciśniemy jeszcze prawym, oczywiście 0-2-2 wybrzmiewa aż do następnego tydy. Także myślę, że to jest jasne, to po prostu trzeba się nabrać wprawy, także najlepsze intra Metallica for Whom the Bell Tolls. Dzięki za uwagę, papatki.